Ostatnią inwestycją drogową powiatu sieradzkiego w tym roku była przebudowa odcinka drogi Brzeźnio-Rębów. Zadanie to zrealizowano w ramach środków powiatu sieradzkiego, gminy Brzeźnio oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wszystko, co robimy na terenie powiatu sieradzkiego, na terenie danej gminy, robimy to dla dobra mieszkańców danej miejscowości i danej okolicy. Nacisk tutaj na starostę i na dyrektora dróg był dosyć duży. Po to, żebyśmy tutaj tą drogę zrobili. Te środki z końcem tamtego roku wyasygnowaliśmy. Byliśmy u pani wójt, rozmowy były trudne, ale myślę, że udało nam się to wszystko zrealizować. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować organizacjom działającym na terenie gminy Brzeźnio. Chciałem podziękować radnym z gminy Brzeźnio, powiatowym radnym z gminy tutaj Brzeźnio i reprezentujących obszar tutaj. Chciałem podziękować pani wójt za przychylność w tej sprawie. No i życzyć państwu i wszystkim mieszkańcom, aby ta droga wam służyła. Remont kosztował prawie 4 miliony złotych. Środki z powiatu sieradzkiego wyniosły ponad 1 200 000. Z budżetu gminy Brzeźnio było to ponad 800 tysięcy złotych. Pozyskano także dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które wyniosło prawie 2 miliony złotych. Zakres wykonywanych prac był bardzo szeroki. Powstało ponad 2 kilometry drogi przebudowanej kompleksowo, poszerzonej przede wszystkim do 7 metrów w terenie zabudowanym, 6 poza terenem zabudowanym. Odbudowane kompleksowo zostały chodniki, wykonane parkingi. Przede wszystkim zostało uzupełnione odwodnienie, bo rzeczywiście nie było tego przynajmniej w centrum Brzeźnia, tam gdzie to najważniejsze. Na pozostałym odcinku już niezabudowanym są rowy, tam gdzie oczywiście trzeba. Są pobudowane 2 zatoki autobusowe już w kierunku Rębowa. Jest taki element bezpieczeństwa, czyli wyniesione przejście dla pieszych w okolicach drogi do szkoły. To przejście dodatkowo jest w sygnalizację świetlną, taką fotowoltaiczną wyposażone. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo z Kalisza. Przekazanie placu budowy nastąpiło w czerwcu 2019 roku. Dzięki dużemu wsparciu finansowemu z zewnątrz w tym roku udało się zrealizować wiele inwestycji drogowych w powiecie. Jedną z większych na 2020 rok jest remont ulicy Widawskiej, który rozpoczął się już w listopadzie.